last practical practice. We are going to work in the first set of hours with Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj na zajęciach, w starych zajęciach praktycznych będziemy pracować nad umiejętnościami zawodników na pozycjach numer 2 i 5, na tych, którzy często mają okresy mniej. And then we go from there, start building up 3, 4, 5 exercises, finish that part 6 against 6. Będziemy rozbudowywać ćwiczenia do, można powiedzieć, 3-4-4. Then the guys take a break and then finish off just to show a little bit tactical variance in defense 4-2-3-3-1-3-1 just to see a little bit about the offensive position in defense. Później po krótkiej przerwie, kiedy będzie okazja dla zawodników, żeby się trochę napić, przejdziemy do takiego zastosowania tych umiejętności zawodników grających na tych pozycjach w każdym ustawieniu, w różnych ustawieniach w obronie stref, tak 4-2, 3-3, 3-2-1, 5-1. Just for this part, you can give a short answer for the guys here. They've been practicing now for many 14-15 practices in 3 days. So this is the last one for them. So support the calls for the question. Poprosimy o aplauz dla chłopaków, bo mieli bardzo dużo jednostek treningowych w tym bardzo krótkim czasie. Po sezonie jest zapewne są wyliczeni, więc bardzo i żebyście Państwo zachęcili do treningu. Thank you.
Niechcąco, taki przypadek. While they are finishing the warm-up, just a few about the defender position that we are going to work now. If you are going to play with high number twos, or you are playing 4-2-3-3-5-1-3-2-1, you need special skills as a defender. You have to be smart, you have to be strong. You have to be a really good one-on-one. So the first part here now is to build up the exercise, show a few exercises that you can work with, like one-on-one situations, and then we build that up to two against two, three against three, four against four, and then we finish off six against six. So that's the progress in the practice. Zanim przejdziemy do tej części głównej, dopóki nie skończą rozgrzewki, warto powiedzieć dwa słowa o obrońcach grających na pozycji numer 2. Powinniśmy wymagać, żeby byli sprytni, żeby byli silni. Zbudujemy kilka ćwiczeń mających na celu wyegzekwowanie konkretnych zachowań na pozycjach, jeżeli dwójki grają wysoko. Po obronie każdej z ustawień. Zaczniemy od jeden. Aż do ostatecznej wersji pracy pana Polka w ustawieniu 6-6. Thank you.
ready to fight in defense or just a few simple exercises, do and do. Thank you.
Thank you.
centimeters, I want you up. Okay? Thank you.
We put on number 3 defender now. So number 2 have now 2 choices, and the left back attacking have also 2 choices. He can go left, right, attacking number 3, play with the pivot, and number 2 have to try to steal the ball or block the pass to the pivot. Thank you.
Okay.
number two. Then we want number two to fall off. Take the transition player. Nearest number three helping with the pivot, and the second three is going up. Chcemy, żeby zawodnicy numer 2 jeszcze wyżej przetrwują zawodnika wykonującego zmianę pozycji z krajem zgrywającym. Bliższa trójka asekuruje podanie do obrotu, dalsza trójka wchodzi do zawodnika z biegu po zmianie. Thank you.
6. Do you use like normal play? Unfortunately we got a couple of injuries, so it's only 10 left. So we can't go 6-on-6. So the guys now, they got pinch minute rest if someone wants to go out and have some fresh air or something. 5 minutes, then we continue. Zwykle powinniśmy przejść do ustawienia 6-na-6, co odpowiada na normalny rejestr referenczny. Natomiast pojawiły się tutaj pewne kontuzje, zostało 10 sprawnych zawodników, więc zrobimy krótką przerwę, 5 minut spokojnie. Ktoś potrzebuje wyjść za czerwność pierwszego powietrza, proszę bardzo, 5 minut przerwy. Dogania na 6-6 mamy wystarczającej do zawodników, więc zostaniemy ustawieniu 4-4. First we are going to look at 5-1, then we look at 3-3, and if there is something left on the players, we will look at 3-1. Zaczniemy od 5-1. Później przejdziemy do 3-3, jeżeli jeszcze coś z zawodników zostanie, to spróbujemy zafunkcjonować w ustawieniu 3-2-1. All these offensive tactical moments in defense, we want to use that to get the shooters longer from the goal and then invite them for passes so we can steal the ball. Wszystkie te otwarte obrony, agresywne, ofensywne mają za zadanie odrzucić zawodników rzucających, obdarzonych dobrym rzutem w drugiej linii, odrzucić od strefy działań defensywnych, albo sprowokować do rzutu dużego dystansu, do rzutu na bramkę. Thank you.
attack is now free, they can do what they want. The defense has to solve it. Atak gra bezwolną, gra co chcą, obrona musi rozwiązać sytuację. Yep.
Thank you.
jest woda dostępna? A w konferencyjnej sali już nic nie ma. Tak? Już zawodnika nie zostało wiele energii, więc nie będziemy rozgrywać z obronu 3-3. Oczywiście wiemy, że nie zastosujemy takiej ochrony przeciwko drużynie, która dysponuje zawodnikami obdarzonymi umiejętnościami technicznymi na wysokim poziomie i świetnym szkoleniu, które jeden na jednego, a raczej przeciwko drużynie, która dysponuje zawodnikami, którzy potrafią rzucić z daleka, tak aby odrzucić się od strefy i jednocześnie spowodować przestrzenie, duże przestrzeni między zawodnikami ataku, żeby podanie było na co się większe niż 5-6 metrów do siebie, co ułatwia przechwycenie piłki obrońcom. To see now
how they are flipping on number two position and what we are doing with the back number three and front number three. Proszę zwrócić uwagę na pracę końca numer 2 i tego pracy centralnego numer 3, jak przekazują sobie wiecie. Thank you.
That means that we are in front of the program. So in 20 minutes, we are ready to show the analyzing software in the conference room. 20 minutes. 5:15? 5:15? Yeah. Dobrze. Jesteśmy przed zamykamy program konferencji, dlatego zapraszam wszystkich do 15 po 5 do sali konferencyjnej na analizę programowania zawodowego do wolnych treningu. Ask if there is a question. Czy są może jakieś pytania? Są jakieś pytania? Everything is good.